Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Kurz po Imperium Prunum jeszcze do końca nie opadł i chyba jeszcze przez czas jakiś nie opadnie. I troszeczkę w kontekście Imperium Prunum, które degustowałem na live'ie, który swoją drogą polecam i gdzieś tu, czy tam tu, gdzieś tam u góry w każdym razie pojawi się odnośnik stosowny jakoś w tym momencie. Poza Imperium Prunum, piwem, w którym wykorzystano suskę sechlońską, jest piwo o bardzo w tym kontekście wyszukanej nazwie. Suska. Po prostu suska. Browar Piwojad. Piwo w stylu Robust Brown Porter z dodatkiem suski sechlońskiej, oczywiście wędzonej drewnem bukowym. To jest właśnie kolejne piwo, również ciemne piwo, w którym wykorzystano suskę, browar Piwojad. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 16 stopni Plato, alkohol 6,4%. Składniki: woda, słody jęczmienne, sód pszeniczny, płatki owsiane, jęczmień palony, śliwka wędzona, chmiel, drożdże. Data przydatności: 11 grudnia 2018 roku. Piwo kosztowało 9 zł. 60 groszy. Czarny, goły kapsel. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się prezentuje suska z Piwojada, czyli kolejne piwo, w którym właśnie suska sechlońska odegrała istotną rolę. Na ile znaczącą, za chwilę będziemy wiedzieć. Czarny goły kapsel, zatem piwo otwierany bez zbędnych ceremonii. Co w aromacie z butelki? No, powiem Wam, że daje mocno wędzoną śliwką. I znowu jest podobnie, jak było w przypadku aromatu Imperium Prunum z butelki. Pierwsze skojarzenie, pierwsze takie odczucie to jest właśnie skojarzenie z taką wędzonką torfową. Trochę zaskakujące, bo przecież mamy tutaj po prostu suszoną śliwkę, suszoną drewnem bukowym, ale gdzieś taka nuta, gdzieś się kojarząca z torfem się tutaj pojawia również. Powiedziałbym, że nawet jest to odczucie wędzoności bardziej intensywne. Poza tym gdzieś tam w tle ciemne słody. Słuchajcie, ciekaw jestem bardzo. Piwo trafia do szkła, już mogę powiedzieć, że jest ciemne, jest wyraźnie zmętnione, mętne w zasadzie. No i ta mętność jest widoczna, mimo tego, że jest to piwo ciemne. Barwa taka hebanowa, ciemnobrązowa. Nie można powiedzieć, że jest to czarne piwo. Widać wyraźnie, że jest to brąz, ale brąz naprawdę głęboki. Bardzo, bardzo przyjemny, no ale w końcu brown porter. Jeśli chodzi o pianę, piana barwy beżowej, zbudowana ze średnich i większych oczek, nie jest specjalnie tutaj jakaś efektowna, trzeba powiedzieć, ale mimo wszystko ogólnie prezencja wizualna jest na duży plus. Widać właśnie to zmętnienie, tutaj jest sporo tej mętności w tym piwie. Barwa ciemnobrązowa, tak się prezentuje suska od Piwojada. Co w aromacie ze szkła? Sporo wędzonki w dalszym ciągu, sporo tej wędzonej śliwki tutaj naprawdę jest. Mam wrażenie, że nawet więcej niż w Prunum. Gdzieś się przebija też taka nuta właśnie typowo śliwkowa, owocowa.
aromat mocno zdominowany przez ten akcent właśnie wędzonej śliwki. Gdzieś tam się pojawiają te takie nuty ciemnych słodów, trochę takich nut czekoladowych, troszkę takich nut gdzieś przypalanych, lekko melanoidynowych. Ale jednak tutaj naprawdę śliwka w tym aromacie gra pierwsze skrzypce, absolutnie. Zatem próbujemy. Piwojad, Suska, wasze zdrowie. Słuchajcie, to jest taka wędzona śliwka w płynie. Bardzo zdominowała aromat i niesamowicie mocno zdominowała smak. Po prostu czuć tutaj, czuć ten dym, tak? Czuć po prostu, jakbyśmy mieli w ustach i sobie tam ciąkali, prawda, wędzoną śliwkę. Bardzo, bardzo intensywne odczucie, które pozostawia takie właśnie wędzono-śliwkowe wrażenie, taki wędzono-śliwkowy posmak, bardzo intensywny, jestem zaskoczony. Wieńczy to wszystko taka wytrawna, palona nuta, która pozostawia też w przełyku i na podniebieniu taką właśnie paloną nutę. Gdzieś spod tej śliwki wyłania się deserowa czekolada z taką właśnie, z takim właśnie słodszym akcentem. Nuty kawowe, trochę to wszystko tutaj, trochę ta kompozycja przypomina fez, jak tak sobie to piwo pije. Ale jest ta paloność też bardzo przyjemna. Ona naprawdę pozostawia taki długi, przyjemny, palony akcent. Właśnie taki wytrawny typowo. Za słodycz tutaj, myślę, odpowiada trochę ta śliwka, a trochę właśnie taka nuta czekoladowa. Piwo dość wysoko wysycone. To jest drobne wysycenie, więc ono jakby tutaj jest dość przyjemne, aczkolwiek jest wysokie. Widać gęstość tego piwa. Zobaczcie, tutaj widać, jak te pęcherzyki sobie bardzo powoli idą do góry. Nie tak powoli oczywiście jak w Imperium Prunum, ale również powoli. Więc to tutaj pokazuje, że jednak tej gęstości tutaj mamy sporo i nawet w ustach mamy takie odczucie masywności, właśnie gęstości tego piwa. Posmak wędzonki, tej wędzonej śliwki, naprawdę bardzo intensywny. W smaku bardzo to czuć. W aromacie bardzo to czuć. To jest pierwszoplanowe. Więc jakby nazwa tego piwa, która nam jednoznacznie jakby sugeruje, że ta Suska Sechlońska tutaj będzie odgrywać główną rolę, absolutnie nie jest myląca. Naprawdę Suska Sechlońska w przypadku tego piwa po prostu gra pierwsze skrzypce. Jest bardziej intensywna, bardziej wyrazista, wyraźnie zaznaczona niż w Prunum. Oczywiście zupełnie inne piwa, jasna sprawa. Ale dodatek, tak? Chodzi o dodatek na tyle charakterystyczny, że wnosi swoje akcenty bez względu na to, gdzie się pojawi. Czy to będzie Brown Porter, czy to będzie Fez, czy to będzie Imperialny Porter Bałtycki. Jak to było w przypadku Prunum, tak wszędzie ta Suska Sechlońska może coś wnieść. I tutaj wniosła naprawdę bardzo dużo, jest absolutnie na pierwszym planie tam, nie? Myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla zwolenników piw z wyraźnie zaakcentowaną wędzonką. A jeżeli ktoś w ogóle się zakochał w Suszce Sechlońskiej i w wędzonej śliwce jako takiej, to sądzę, że zdecydowanie
powinien tego Robust Brown Porteru spróbować, bo tutaj naprawdę Piwojat zawarł esencję, esencję Suski, bardzo, bardzo wyrazista, bardzo tutaj zdominowała charakter tego piwa. Być może dla kogoś nawet za bardzo, ale muszę powiedzieć, że mi ta kompozycja odpowiada. Jest to naprawdę, naprawdę ciekawe piwo i myślę, że warto go sobie spróbować też w kontekście trochę Imperium Prunum. Oczywiście nie ma mowy o żadnych bezpośrednich porównaniach, ale jednak Suska Sechlońska to Suska Sechlońska i tutaj ona również została w bardzo wyrazisty sposób zastosowana. Podzielcie się swoją opinią oczywiście na temat Suski, jeżeli piliście, a jeżeli nie piliście, a chcielibyście spróbować fajnie wędzonego, mocno wędzonego piwa z mocno wędzonym akcentem właśnie wędzonej śliwki, to polecam. Naprawdę polecam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.